Witaj mój umiłowany synu, tak się cieszę, że jesteś tutaj, aby usłyszeć mój głos. Wiesz mój synu, chcę ci dać prezent, chcę ci dać cud. Mój synu, zawsze czekam, aż cię usłyszę i porozmawiam z tobą. Jestem tutaj, mój synu, chodź i porozmawiaj ze mną teraz. Jeśli mi pozwolisz, wejdę do twojego serca, do twojego życia i zostanę z tobą. Moja obecność puka do twoich drzwi. Mój synu, wkrótce nadejdzie cud, który ci obiecałem. Szary dzień wkrótce stanie się jasnym dniem. Burza wkrótce się skończy, susza wkrótce minie. Zawsze starałem się zwrócić twoją uwagę i powiedzieć, jak bardzo jesteś dla mnie ważny. Wiedz mój synu, że nie ma rzeczy niemożliwych, których nie mógłbym zrobić w twoim życiu. Chcę, abyście zwrócili uwagę na sygnały, które wysyłam. Wkrótce doświadczysz cudów, a kiedy to nastąpi, chcę, abyś powiedział wszystkim o mojej miłości. Przemienię twoje życie, aby wszyscy uznali, że jestem z tobą, mój synu. A kiedy jestem z tobą, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Mój synu, moja córko, miejcie wiarę w moje słowa. Uciekaj z tego świata, który chce cię zaprowadzić na zgubę przez narkotyki, drinki, próżność, pożądanie, rzeczy, które nie dają prawdziwego szczęścia. Ofiaruję ci, pełnię, życie wieczne i obfite szczęście, ponieważ tym, którzy mi ufają, żyją od błogosławieństwa do błogosławieństwa, wszystko się układa. Dla tych, którzy mi ufają, wiem, co czuje mój syn. Wiem, czego szukasz i czego potrzebujesz w swoim życiu. Wiem, co przeszedłeś i jaki ciężar dźwigasz. Ale wiem też, kim jestem zamierzasz zrobić w swoim życiu. Uleczę cię, uwolnię cię i dam ci to, o co mnie prosisz. Pobłogosławię cię w taki sposób, aby wszyscy rozpoznali, że jestem z tobą. I pamiętaj, kiedy jesteś ze mną, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Trzymaj się moich słów, nie odstępuj od nich ani na chwilę, a zobaczysz wielkie błogosławieństwo, które przyniosę twojemu życiu, mój synu, moja córko. To moje życzenie, otwórz drzwi swojego serca na moją obecność, a zobaczysz, co się stanie, mój synu, czy wpuścisz mnie do swojego serca.